Cześć, jestem Kuba, mam 14 lat, mieszkam w Gronowicach w województwie dolnośląskim. Zorganizowałem Dzień Dawcy Szpiku z Fundacją DKMS Polska. O Fundacji DKMS Polska dowiedziałem się od blogerki modowej Red Lipstick Monster. Potem wszedłem na stronę fundacji i tam dowiedziałem się o możliwości zrobienia takiej akcji Dnia Dawcy Szpiku i potem cała machina ruszyła. Do zorganizowania Dnia Dawcy tchnął mnie zwykły impuls. Potem tylko napisałem maila i wszystko ruszyło. Pierwszy mój kontakt z Fundacją DKMS Polska to był mail, w którym opisałem siebie, opisałem moje zamiary, opisałem, co chciałbym tak naprawdę zrobić i bardzo szybko otrzymałem maila zwrotnego z bardzo dużym zainteresowaniem oraz z tym, że nie ma najmniejszego problemu, żeby zorganizować taką akcję. Bałem się, że taki młody chłopak po prostu będzie źle odebrany przez taką dużą fundację, no i że po prostu powiedzą, że jednak jestem za młody, że powinienem poczekać chwilę, bo może mi to wszystko nie wyjść. O Kamili Makowskiej dowiedziałem się od Rafała z fundacji, który opowiedział mi jej całą historię oraz wysłał linka do jej bloga, na którym również była jej historia, tylko rozwinięta. Ta historia urzekła mnie i stwierdziłem, że organizacja takiej akcji dla takiej osoby jest bardzo dobrym pomysłem. Na kilka dni przed akcją rozwieszaliśmy wszędzie plakaty, na stronach internetowych umieszczaliśmy informacje o akcji. Nasz ksiądz również wygłaszał te wszystkie informacje z ambony. Zostały zaproszone władze gminy oraz strażacy. Ludzie rejestrowali się bardzo chętnie oraz zadawali dużo pytań. Zostało zarejestrowanych 79 osób. Czułem satysfakcję z tego, że mogłem zorganizować taki Dzień Dawcy oraz czułem taką nadzieję, że Kamila, która jest moją rówieśniczką, wyzdrowieje i że wszystko będzie w porządku. Najfajniejsze było to, że o efektach akcji mogłem powiedzieć Kamili osobiście. Zadzwoniłem do niej na Skype'ie i poinformowałem ją o tym wszystkim. Kamila bardzo się ucieszyła, że dla niej zarejestrowaliśmy aż 79 dawców. Świetne jest też to, że organizując taką akcję możemy pomóc wszystkim potrzebującym, a nie tylko tej jednej osobie, dla której tak naprawdę ją organizujemy. Wszystkim, którzy pragną zorganizować taką akcję, powiem jedno. Zróbcie to, bo naprawdę warto i nie warto się poddawać, nawet jeżeli widzicie, że już nie dajecie rady, bo jest za dużo rzeczy na waszej głowie. Poproście kogoś o pomoc, ale nie przestawajcie i dajcie z siebie wszystko. Ten materiał ma za zadanie pokazać, że ktoś taki jak Kuba, chłopak 13, w tej chwili 14-letni, może być osobą odpowiedzialną, świetnie zorganizowaną, ma bardzo wiele w sobie empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. Sposób, w jaki przeprowadził tą akcję i sposób, w jaki komunikował się dookoła siebie do ludzi, którzy w tej akcji wzięli udział, jest bezcenny i pokazuje to, że tak naprawdę każdy bez względu na wiek może taką akcję przeprowadzić. Kuba jest tego przykładem.